Witamy Ciebie tutaj Skillet Per. Zapraszam na odcinek Pompa Time. Czyli będę pokazywał, jak gram z shotgunem. No, z tym się troszeczkę pomęczyłem ze względu na odległość. Za to ten... To jest kwintesencja mojego strzelania. Te mniej ciekawsze scenki będę pomijał. Tutaj nie zabiłem go, chyba zabiłem o ten słup, że trafiłem w słup bardziej niż w gościa. To jest coś. Ale złożył się jakby skakał na główkę do wody. No i to jest chyba nasz kaskader. Tutaj jeden i drugi śmierdziuch poleciał. Jakie trafienia lecą teraz. 160 punktów razem z tą asystą. Tutaj mamy jeszcze gościa. I jeszcze trafienia wpadły z tego śmierdziucha. No, słusznie się wróciłem. Jeden, ten drugi headshot. Ten tu z moździerza, a ilu ich tam biegło, kurde. Szybko, ale... Jeden, drugi... No i niestety, nie wiem dlaczego, ale kurde, patrzył się już w moją stronę i... Tutaj troszeczkę się, kurczę, osrałem i swojego gościa sprawdziłem. Ale dalej to już, kurde, przeciwnicy. On strzela z bunkru. Śmierdziuchem go spróbuję. No. Tutaj znowu jakieś strzelanie na oślep, ale asysta jako zabicie, więc... O, jeszcze jeden, kurde, ale skumaniec siedział, leżał w sumie. No, ładnie na strzała poszedł. Trochę daleko, ale w sumie sporo obrażenia dostał. Ten tu świr biega. No i 3% zdrowia. No jeszcze jeden zabity, ale teraz to już nie było szans. Na moście tutaj jak zawsze. Chyba nie spodziewajcie się innej mapy jak tego lasu targańskiego z shotguna. Więc jest. No w sumie nie wiem ile zabiłem, ale 3-4, bo tam gram poszedł jeszcze. Tutaj potrzebowałem przerwy, żeby ochłonąć to wszystko. Ale już jadę dalej, jadę. I zobaczymy jak pojadę. Po tym jak podniósł mnie jeden z moich. Musiałem mu to jakoś wynagrodzić, że kurde postawił mnie na nogi, więc wziąłem się do siebie. O! Snajper. Tutaj to jest to. Dobry rest to podstawa. Na czołgu, który został zniszczony. Zrespiłem się w takim momencie, że mnie w sumie nie zabiło, ale zrespiłem się do niego i... No przeciwnik jak mi to miał tam patrzeć, skoro... W sumie zniszczył tego czołga. A tu ja, kurczę... Z prochu powstałem. I proszę, jaka akcja.
Jeszcze granat gazowy poleciał. Ale maski nałożyli, co oni tam. I tu kolejny pokaz, kurde. Pięknego respa na składzie. Szkoda, że mu życia nie uratowałem, ale to dlatego, że kurczę, obróciłem się, nie zobaczyłem go od razu. A się działo na tym D. Tu chwileczkę, kurczę, poczekałem na przeciwniku, bo przejmowałem flagę. No to troszeczkę się pobawiłem. Ale co, tam trafienie poszło tym granatem. Chyba to jest właściwie moment, żeby wychylić. Jest jeden. A w okienku był. Strzela nawet. To mu granata. Śmierdziucha zaraz trzeba będzie podać. Siedzi w rogu, to tego granata jeszcze. I wyskakuje. Kolejny kaskadrale. Dostał. To lecimy dalej, lecimy. Coś tam strzelało. Aha, stoi, kurczę. Artyleria taka jakby. No i wysiadł, kurde, pan kierowca. Trzeba będzie go dorwać, kurczę. A ze shotguna to trzeba skrócić kontakt nim. Biegnie. O, jest. Mamy pana kierowcę. I kosa. Nie. Bez komentarza. Ale shotgun nie zawodzi. To biegniemy na F. Biegniemy. No i tutaj nie wiem, co ja chciałem zrobić. Chciałem ich dwóch jednym shotgunem, jednym strzałem pociągnąć, ale wyszło jak wyszło. Twarde, że nie padłem. Dobra, jakoś, że powoli zbliżamy się do końca odcineczka, to ja dzięki wam i zapraszam na kolejne piona.